Witam Was serdecznie, moi kochani, z tej strony Nanaki i zapraszam Was na kolejny, 25 odcinek z cyklu konkretnej wideorecenzji. Dzisiaj zajmę się omówieniem gry pod tytułem Nordgard, która jest grą strategiczną opartą na nordyckiej mitologii, w której kontrolujemy wybrany klan wikingów, staramy się nim podbić i odkryć nowo zamieszkały kontynent. Gra ma na dzień dzisiejszy, a więc na 2 września 2017 roku, bardzo pozytywne opinie, z czego jest to 90% pozytywnych opinii, z 4747 w ogóle. Gra, moi drodzy, została wydana 22 lutego 2017 roku i w dalszym ciągu jest w trybie wczesnego dostępu. Wczesny dostęp, jak doskonale wiecie, charakteryzuje się tym, że gra w dalszym ciągu jest na etapie produkcji, aczkolwiek deweloper postanowił ją udostępnić, abyśmy mogli już w tej chwili zobaczyć, czym ona jest i wspierać deweloperów swoimi opiniami oraz testować jej kolejne wersje. Gra na chwilę obecną obsługuje kilka wersji językowych, w tym angielską, francuską, niemiecką, rosyjską, chiński uproszczony oraz portugalski, brazylijski. Producentem oraz wydawcą gry jest mały deweloper z francuskiego Bordeaux, Shiro Games. Na chwilę obecną nie ma żadnych dodatkowych zawartości do pobrania. Minimalne wymagania dla odpalenia tej gry to Windows Vista, aczkolwiek zalecana jest wersja 7 Windowsa. Powinniśmy dysponować Intelem Core 2 Duo, natomiast zalecana jest i5 taktowana 3,1 GHz. Pamięć operacyjna to 1 GB pamięci, natomiast zalecane są 2 GB w minimalnych ustawieniach Nvidia 450 GTS, aczkolwiek zalecana jest GTX 660. Jeśli chodzi o biblioteki DirectX, to wymagane są w minimalnej wersji i optymalnej 10, minimum 400 MB wolnego miejsca na twardym dysku. Grę Nordgard na chwilę obecną w etapie wczesnego dostępu możemy nabyć już za 20 euro, aczkolwiek korzystając z dowolnej przeglądarki cenowej możemy znaleźć klucze do tej gry za zdecydowanie korzystniejszą cenę. Dla przykładu podaję Wam wynik wyszukiwania w dowolnej pierwszej przeglądarki w dniu 2 września 2017 roku. Okej, moi drodzy, na samym początku, jak to zwykle bywa w moich konkretnych wideorecenzjach, opowiem Wam o opcjach, jaka ta gra ze sobą niesie, których nie ma dużo na dzień dzisiejszy, a więc nie zajmie to zbyt wiele czasu. Później pokażę Wam różne metody rozgrywki, jakie można wybrać. Kolejną rzeczą będzie przejście już do konkretnego gameplaya, bo najlepiej na przykładzie gameplayu pokazać Wam, jak wygląda rozrywka w grze Nordgard. A na samym końcu pokażę Wam krótkie i treściwe podsumowanie całej gry. Nordgard na chwilę obecną jest jeszcze w fazie wczesnego dostępu. Grę można nabyć jedynie instalując ją na platformie Steamowej, przy czym jest to już, podejrzewam, późna beta, co oznacza, że wkrótce będzie tryb single player, w sensie kampanii, bo jak widzicie, opcja kampanii jeszcze nie jest dostępna. Natomiast kiedy ona wyjdzie, będziemy mieli już prawdopodobnie pełną wersję 1.0 gry Nordgard. Póki co mamy tutaj jeszcze opcję wczesnego dostępu, a więc Early Access, i deweloper w pocie czoła średnio 2 razy w miesiącu wypuszcza bardzo treściwe, poprawiające rozgrywkę patche. Moi kochani, Nordgard na chwilę obecną oferuje nam kilka bardzo prostych opcji, zobaczcie. Możemy sobie decydować o takich rzeczach jak, no wiadomo, szybkość scrollu, a więc przesuwania ekranu. Możemy sobie odblokować lub zablokować przesuwanie całego ekranu po najechaniu do krawędzi tego ekranu, oczywiście. Możemy sobie odblokować software'owy kursor oraz odblokować tipsy, czyli wskazówki dla graczy, którzy pierwszy raz grają w tą grę. Można też wybrać język i tutaj ciekawa sprawa. Oprócz angielskiego mamy również niemiecki, francuski, prawdopodobnie rosyjski, portugalski i chiński. Jeżeli pomyliłem się, to cofnijcie się proszę do wcześniejszego momentu, gdzie pokazywałem Wam, jakie są wersje językowe w tej grze. Jeśli chodzi o opcje grafiki, to mamy oczywiście opcje takie jak wysokiej jakości tekstury powierzchni, a więc planszy, czy też kontynentu, na którym będziemy naszą rozgrywkę prowadzić. Również możemy włączyć wysokiej jakości cieniowanie, SAO, pełny rozmiar naszego ekranu, synchronizację pionową oraz Exclusive. Exclusive to jest taka opcja, która
pozwala nam samoczynnie dostosować opcje graficzne do domyślnych ustawień systemu Windows. Przy czym im lepszą tutaj dysponujemy kartą graficzną, bo nie wiem czy wiecie, ale na przykład jeżeli mamy laptopy, to oprócz sterownika ekranu możemy mieć również sterownik osobny, na przykład NVIDIA, który możemy wybrać dla opcji wymagających większego zasobu grafiki, na przykład gry, wtedy opcja Exclusive automatycznie przypisze nam korzystanie z tej właśnie dodatkowej karty graficznej. W laptopach często tak bywa, z pewnością wiecie o co chodzi. I tu ciekawa sprawa, mamy również możliwość skalowania naszego interfejsu. To jest też dobre w przypadku, jeżeli gramy właśnie na laptopach, które no, potrafią mieć 15 czy też nawet 11 cali, to jest niewiele, więc możemy sobie ten interfejs tutaj powiększyć, wyskalować. Oprócz tego możemy sobie regulować, przepraszam, opcje takie jak głośność muzyki, głośność odgłosów oraz dialogów, które wypowiadają nasi poddani, kontrolki, a więc sterowanie na klawiaturze oraz, zobaczcie, kredyty. Zobaczcie, to jest raptem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-osobowa ekipa z Shiro Games. A więc duże brawa dla tych chłopaków i dziewczyn, o ile się nie mylę. Kolejną rzeczą jest nasz profil. I tu ciekawa sprawa. Istnieje w grze Nordgard coś takiego jak rangi, a właściwie nasza ranga. Pierwszą rangę otrzymujemy po zwycięstwie 10-krotnym, a więc musimy 10 meczy czy też 10 rozgrywek rozegrać i je wygrać, aby otrzymać pierwsze oznaczenie. Później mamy po wygraniu 25 rozgrywek, później po 50, a na samym końcu 100 rozgrywek. Ja na razie mam 73, tytuł Jarla. Brakuje mi jeszcze 27 zwycięstw do tytułu Króla. I tutaj mamy ciekawą rzecz. Mamy obecnie 5 różnych klanów do wyboru, a więc klan Wilka, Clan of the Stag, Clan of the Goat, Clan of the Raven and the Bear. Stag to nie wiem co to jest, ale Goat to wiadomo kozy, Raven to kruka, Bear to niedźwiedzia. W tej chwili zapomniałem co jest tym, to chyba Stag to chyba jeleń, o ile się nie mylę. I mamy odpowiednie medale za wygranie 10-krotne, 25-krotne i 50-krotne mecz. Oprócz tego kilka takich ciekawych informacji. Kolejną ciekawą rzeczą są opcje single player oraz multiplayer. I zobaczcie, zacznę od multiplayer. Multiplayer na razie zaznaczam, jest to beta. Jest to early access. Jeśli chodzi o rozgrywki multiplayer, to nie ma ich dużo. Mówmy się. Na chwilę obecną, w momencie kiedy robię to wideo recenzję, nie ma tego dużo. Myślę, że po oficjalnej premierze, po wersji 1.0, po kampanii i po kolejnych dodatkach tych graczy będzie więcej. Jeżeli chcecie pograć w multiplayer w grę Nordgard, w którą gra średnio niecałe 1000 osób dziennie i to w godzinach wieczornych, to próbujcie w weekendy. W weekendy naprawdę sporo jest tutaj, około 8-10 różnych lobby możecie zobaczyć. Na chwilę obecną są 2, przy czym albo jest to poziom trudności normalny, albo hard. Poziomu trudności easy, czyli tego najprostszego jeszcze w życiu tu nie widziałem. W każdym bądź razie możemy sobie wertować poprzez takie tryby rozgrywki multiplayer jak wszystko, jak duel, a więc pojedynki, jak free for all, czyli każdy może tutaj dołączyć i każdy może grać z każdym, umówmy się, tak jak chce. I 3 wersje teamowe, 2 versus 2, 3 versus 3 i 2 versus 2 versus 2. No, bardzo ciekawe. Przy czym mamy również możliwość wertowania meczy poprzez lokalne sieci, regionalne, kontynentalne i światowe. Póki co na światowych akurat jest tylko jedna. Powiem krótko, bardzo fajnie zrobiony jest tryb multiplayer, który w zasadzie od singla nie różni się niczym, oprócz tego, że host może oczywiście zbanować kogoś, komu się nie podoba i oczywiście możemy korzystać z czatu pisanego. Single, moi kochani. A więc póki co główne danie gry Nordgard polega na tym, że wybieramy sobie 3 stopnie trudności, a więc easy, normal i hard. Wybieramy sobie rozmiar mapy od małego poprzez średni aż po duży. Wybieramy sobie przeciwników, przy czym na małym rozmiarze mapy możemy grać przeciwko jednym albo w ogóle sami.
na średnim przeciwko trzem innym i na dużym przeciwko pięciu innym. Także to jest bardzo fajna zabawa, świetnie się tutaj bawiłem. Zwykle gram na smalu z jednym przeciwnikiem i to jest ciekawa sprawa, victory conditions, a więc warunki zwycięstwa, o których możecie poczytać, o których ja wam teraz opowiem, takie jak domination, a więc zwycięstwo poprzez przewagę, czyli po prostu budujemy armię i niszczymy przeciwnika. Zwycięstwo poprzez wisdom, a więc mądrość, opowiem wam o co chodzi. Zyskujemy oczywiście zwycięstwo technologiczne, zdobywając punkty lore, tak zwane, o których opowiem. I musimy to zrobić szybciej niż przeciwnicy. Spełniając określone warunki, to też opowiem o co chodzi. Zwycięstwo handlowe, a więc zarabiamy pieniążki i prowadzimy handel. Zwycięstwo fame, czyli popularność, czyli sława, tak? A więc sławę zdobywamy poprzez zdobywanie kolejnych, poprzez kolonizowanie kolejnych sfer, poszerzając nasze terytorium. Przepraszam. I niszcząc przeciwników, w tym na przykład tych z frakcji niezależnych. I na samym końcu najciekawsza rzecz, map special, a więc specjalny warunek zwycięstwa. Na każdej mapie pojawia się jeden losowy, których jest bodajże na chwilę obecną 5 różnych rodzajów. Czyli jest to dodatkowa misja, musimy najpierw zdobyć teren strategiczny i później wykonać odpowiednie czynności, żeby go zaliczyć, umówmy się. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo fajnie to urozmaica rozgrywkę. Wybieramy sobie jeszcze takie ciekawe rzeczy jak kolor na mapie, jakimi będziemy zaznaczeni, oraz nasze imię. Ja oczywiście jestem Nanaki01, to jest nazwa również mojego konta, także jak jesteście zainteresowani, to znajdźcie mnie i dodajcie do znajomych, chętnie was poznam. To mówiąc, moi kochani, przejdę teraz do omówienia samej rozgrywki, a więc zapraszam na gameplay i wszystko wam opowiem, co i jak to wygląda. Wybierzemy sobie na te potrzeby, moi kochani. Niech to tylko spojrzę, czym ja jeszcze nie grałem. Raven, a więc klanem Kruka, single player. Jak na razie widzicie, mamy 5 klanów, przy czym 6 jeszcze dojdzie, ale to z czasem. Na razie wybieramy Hugin and Munin, a więc klan of the Raven. Tu oczywiście ważna rzecz, każdy z klanów charakteryzuje się czymś innym. Po kolei jeszcze szybko wam opowiem, czym charakteryzują się poszczególne klany. Klan Wolfa, moi kochani, charakteryzują się tym, że jeżeli zabijemy na swojej drodze wilków lub niedźwiedzi, zdobędziemy dodatkowe pożywienie oraz nasze militarne jednostki zjadają 30% mniej jedzenia na utrzymanie i przyczyniają się do zwiększenia szczęścia naszego klanu. Później oczywiście otrzymujemy dodatkowe po zdobyciu kolejnych punktów sławy bonusy. Jeśli chodzi o klan Jelenia, to taki ładny leń, to oczywiście tutaj takie są cechy jak na przykład fakt, że na samym początku startujemy z dodatkowymi 75 porcjami pożywienia, drewna oraz złota, oraz nasi skaldowie oprócz zapewnienia nam wysokiego poziomu szczęścia, zapewniają również wzrost poziomu sławy. Jeśli chodzi o klan Kozy, to charakteryzuje się tym, że na samym początku mamy do dyspozycji już 2 kozy, które dają nam bonus do zmniejszenia zużycia drewna i możemy postawić unikatowy budynek, czyli stajnię dla kóz, która produkuje dodatkowe pożywienie. To jest dosyć ciekawe. Raven charakteryzuje się tym, że możemy kolonizować kolejne parcele i tereny nie tylko poprzez pożywienie, ale również poprzez, moi kochani, pieniążki. To jest dosyć ciekawe, ja też opowiem wam o co tutaj chodzi. I oprócz tego możemy wybudować przystań, gdzie możemy wynajmować najemników i kazać im atakować za pieniądze naszego przeciwnika. To też jest dosyć ciekawa sprawa. Clan of the Bear, a więc niedźwiedzia, charakteryzuje się tym, że przepraszam, podczas zimy nasz ujemny bonus do konsumpcji drewna zmniejszony jest o 30%. Możemy dodatkowo zwerbować specjalnego uzbrojonego niedźwiedzia, który nam będzie pomagał podczas bitew. Oraz podczas zimy nasze jednostki, oprócz tego, że mają zredukowane o 10% atak, mają plus 10% odporności na
moi kochani, do pancerza. Tak, a więc 10% wzrost pancerza. I tutaj kolejne bonusy związane ze sławą. A więc zaczynamy. Serdecznie Was zapraszam na rozgrywkę. Zanim rozpocznę samą rozgrywkę, na razie wcisnę pauzę, pokażę Wam i opowiem, jak wygląda interfejs. Po lewej stronie mamy naszą minimapę, na której widać na razie tylko nasz teren z naszym punktem startowym. Na samej górze, znaczy wyżej, mamy dosyć istotną rzecz. Porę roku. Moi kochani, za każdym razem rozgrywkę zaczynamy na samym początku, czyli na wiosnę, która trwa 9 miesięcy i później zaczyna się zima. I o co tutaj chodzi? W zimie, moi kochani, otrzymujemy negatywne bonusy, czy też ujemne bonusy, takie jak nasza siła naszych wojaków jest zmniejszona o 30%, mowa o sile ataku, to po pierwsze, a po drugie zmniejsza się zdecydowanie produkcja drewna oraz jedzenia. I w ogóle wszelkiego rodzaju innego produkcja, tak? Jeżeli drwale ścinają drzewa podczas lata przy 100% wydajności, to w zimie jest to 70% i to się tyczy każdej innej profesji. Po prawej stronie mamy szybki przegląd naszych jednostek, ale nie tylko militarnych, tylko w ogóle wszystkich naszych podopiecznych. I to jest też taki plus tej rozgrywki, że ta gra z jednej strony bardzo przypomina starych Settlersów, gdzie budujemy, stawiamy kolejne budynki, tworzymy łańcuch produkcji, zdobywamy kolejne tereny, rozwijamy się, kolonizujemy. I drugą taką cechą, którą ja zauważyłem i na którą łatwo opowiedzieć, jest troszeczkę zapożyczenie z takiej gry, którą też Wam kiedyś opowiadałem, Banished. Tam bardzo fajną rzeczą było to, że każdego podopiecznego można było indywidualnie dopasować do jakiejś profesji i nim sterować. I tutaj jest to samo. I zobaczcie, mamy 4 rodzaje wojska, a więc naszego wodza, wojownika takiego do walki wręcz, wojownika, który charakteryzuje się posiadaniem tarczy i ma zdecydowanie większą obronę, oraz wojownika na dystans, który rzuca, moi kochani, toporami. Bardzo zabójcza jednostka. I to jest na razie tyle. Natomiast mamy też cywili. I wśród tych cywilów są zwykli mieszkańcy wioski naszej. Są drwale, są farmerzy, hunterzy, czyli myśliwi. Są, moi kochani, rybacy, są handlowcy, są żeglarze, są tacy naukowcy, ja to tak skrótowo nazywam, ale tak naprawdę to nie są naukowcy, tylko to są tacy ludzie, którzy studiują runy na starożytne znaki na specjalnych punktach i na specjalnych skałach, o których Wam opowiem, dzięki temu zdobywają tą wiedzę, czyli umowne punkty, moi kochani, wiedzy, czy też naukowe. Mamy również browarników, mamy tych górników, zwiadowców, uzdrowicieli oraz kowali. Generalnie rzecz biorąc, tak to wygląda. Tu jest bardzo ważne okienko budowli. I ono aktywuje się po wciśnięciu klawisza B i mamy możliwość budowania tylko tych obiektów, które faktycznie jesteśmy w stanie postawić. Czyli jeżeli nie mamy drewna, żeby je postawić, to będziemy mieć je pod kolorem szarym. Natomiast jeżeli będziemy mogli jakiś budynek postawić, no to będziemy mogli go zobaczyć jako aktywny. Kolejną rzeczą, moi kochani, jest ten pasek na samej górze. I zobaczcie, po lewej stronie mamy taki szybki podgląd do tego, w jakiej kondycji jesteśmy i jakie mamy te bonusy, o których Wam mówiłem wcześniej, żebyśmy w każdej chwili mogli podejrzeć, czym nasz klan się charakteryzuje. Mamy szybki podgląd do naszej sławy, a więc na jakim jesteśmy etapie rozwoju. I zobaczcie, poniżej mamy zaznaczone, co musimy zrobić, żeby osiągnąć zwycięstwo sławy, czyli ten fame victory, tak? A więc musimy mieć 12 kontrolowanych obszarów, musimy zdobyć 1200 punktów oraz zbudować specjalny budynek. Bardzo ciekawa rzecz. Po prawej stronie mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 różnych ikonek. Pierwsza z nich to poziom szczęścia, który charakteryzuje się tym, że jeżeli spadnie poniżej zera, to produktywność i zadowolenie naszych wojaków i podopiecznych wszystkich spada. A więc zawsze, i mało tego, nie pojawiają się nowi osadnicy.
a więc nie rozwijamy się po prostu. Kolejną rzeczą jest jedzenie, jest to w sumie najważniejszy wskaźnik. Jeżeli go nie ma, to nasi mieszkańcy zaczynają głodować, aż w końcu zaczynają chorować i umierają po prostu. Kolejną rzeczą jest drewno, które charakteryzuje się tym, że jeżeli mamy niedobory drewna, to nasi mieszkańcy zaczynają marznąć, a jak zaczynają marznąć, to zaczynają chorować, a jak zaczynają chorować, to umierają. Proste. Kolejną rzeczą jest złoto, a więc umowne krowny, umowne krauny, że tak powiem, no nie wiem jak to nazwać. I tutaj też mamy napisane, co zrobić, żeby odnieść zwycięstwo handlowe, a więc musimy mieć 9000 zebranych koron, z czego 1000 w skarbcu dostępne w każdej chwili i 4 handlowców, aby osiągnąć to zwycięstwo. I tutaj ciekawa rzecz, nie będziemy mogli werbować kolejnego wojska i stawiać określonych budynków, jeżeli nie będziemy mieć pieniędzy, a więc pieniądze, no niestety. Tutaj w tej grze nie ma czegoś takiego, że możemy się skupić tylko na zarabianiu i zdobyciu tego zwycięstwa handlowego i w ten sposób ustalić sobie gotową strategię na każdy pojedynek. W tej grze musimy o każdą z rzeczy dbać jednocześnie w tym samym momencie. Także to jest bardzo przemyślane, fajnie. Oprócz tego mamy jeszcze takie surowce jak kamienie oraz żelazo, sztabki żelaza, które też wydobywamy i które też nam są potrzebne do upgrade'owania sprzętu i narzędzi, do najmu kolejnych jednostek i do upgrade'u budowli. Na samym końcu mamy obecną populację oraz obecną liczbę armii naszej. Na samym końcu jest w sumie bardzo ciekawa i bardzo fajna rzecz, lore, a więc te punkty, umówmy się, naukowe. Żeby zdobyć zwycięstwo naukowe, należy mieć 4 błogosławieństwa bogów, o których zaraz powiem, oraz 4 aktywnych lore masterów, czyli tych naszych zbieraczy punktów naukowych, tak się umówmy. I zobaczcie, każdy klan ma tą tabelkę, podobno, ale jednak ma pewne specyficzne, nazwijmy to, technologie do wyboru. Przy czym mamy 3 takie główne drzewka. Pierwsze drzewko to jest, nazwijmy, takie bardziej praktyczne drzewko, a więc zwiększające produkcję drewna, zwiększające prędkość i zasięg naszych zwiadowców, czy też zwiększającą produktywność naszych górników, także tego typu rzeczy. Drugim takim drzewkiem jest bardziej drzewko militarne, a więc upgrade'ujemy nasze jednostki, ich siłę ataku, odporność i tak dalej. Natomiast trzecim jest takie typowo handlowe, tak? Czyli zwiększamy produkcyjność naszego złota, czy też na przykład Carpentry Mastery, bardzo ciekawa rzecz, zmniejszająca wymagania do upgrade'u budynków, o czym opowiem później. Na samym końcu mamy te 4 błogosławieństwa, które musimy zdobyć, aby zdobyć ogólnie zwycięstwo naukowe. I to jest bardzo fajna rzecz. Trzeba również tego pilnować, ponieważ jeżeli nie będziemy pilnować, nie będziemy zdobywać tych punktów lore, to będziemy troszeczkę zacofani i trudniej nam będzie jednak tą rozgrywkę prowadzić. To jest w myśl tego, co powiedziałem przed chwilą, że wszystko jest ze sobą połączone i jednocześnie o wszystko trzeba dbać. Co mówiąc, kochani, zobaczcie, jak wygląda rozgrywka. Na początku mamy taką jedną małą parcelkę. Po kliknięciu na toggle World Info pokaże nam się, ile jeszcze budynków możemy tutaj zbudować. Na razie, moi kochani, mamy 4 podopiecznych. To jest nasz Town Hall. Jak widzicie, w tej chwili produkuje nam się kolejny, nazwijmy to, mieszkaniec, który pojawi się i będziemy mogli nim dysponować. I na samym początku warto wiedzieć, że co trzeba postawić, w jakiej kolejności i co dalej zrobić. Ja zawsze stawiam, moi kochani, na samym początku drzewko, budynek zwiadowcy, który będzie nam odkrywał nowe tereny. Oprócz tego drwala, który będzie nam dostarczał drewno i oprócz tego kolejny dom, dzięki temu zwiększymy pojemność maksymalną naszej osady. Tutaj zaraz będziemy mieć gotowe. I to jest to, co mówiłem. Żeby zatrudnić tego zwiadowcę, musimy wybrać jakiegoś losowego podopiecznego, którzy wyglądają tak z bliska, kliknąć prawym przyciskiem myszy, on się zaraz zamieni, moi kochani, zwiadowcę i automatycznie zacznie zwiedzać i odkrywać kolejne tereny. Przy czym bardzo ciekawa rzecz, zobaczcie, ja wam to pokażę na przykładzie drwala. Budynek drwala został ukończony, klikamy, żeby zatrudnić drwala i on w tym momencie będzie nam zdobywał plus 4 punkty miesięcznie drewna. Ale w każdej chwili możemy do tego z tego zrezygnować. O, tu nam jeden zwiadowca odkrył jeden teren, więc niech odkrywa drugi. Czyli bierzemy tego naszego drwala i klikamy na dom, który przed chwilą postawiliśmy i zobaczcie, on się z powrotem zmieni
w mieszkańca. Już nie będzie drwalem. To jest bardzo duży plus tej rozgrywki, że w każdej chwili każdego z naszych podopiecznych możemy przypisać do czegoś innego. Także póki co na chwilę obecną niech dwóch zdobywa drewno, a nasz zwiadowca niech bada teren. I zobaczcie, w jaki to jest fajny sposób pokazane, że każda z tych parceli charakteryzuje się czymś innym. Tutaj na przykład mamy składowisko, moi kochani, skał, a więc składnik taki budulcowy, który musimy zdobyć, żeby upgrade'ować i stawiać kolejne budynki. I oprócz tego mamy las, a więc las, który zwiększa produkcyjność drwali o 10%, czyli dobrze by było tego drwala stąd tu i cały ten budynek przenieść tam, ale żeby to zrobić, najpierw musimy skolonizować tą parcelę, a żeby to zrobić, musimy użyć albo 20 sztuk jedzenia, albo 8 sztuk złota. I tak to działa. Kolonizacja jest bardzo świetnie dopracowana w tej grze. Póki co niech nasz zwiadowca odkrywa ten teren, no dobrze, niech będzie. I teraz tak, nie możemy skolonizować terenu, na którym są przeciwnicy, tacy jak na przykład wilki. Tutaj mamy dwa wilki. Po kliknięciu na wilka możemy sobie poczytać o jego statystykach. A więc wpierw będziemy musieli zabić te wilki, a żeby zabić te wilki, musimy najpierw wybudować odpowiednie budynki militarne, zwerbować wojownika i kazać mu tutaj podejść i tutaj wszystkich wytłuc, umówmy się. Ale możemy na przykład zdobyć również ten teren, na którym, zobaczcie, jest taka ikonka mięsa, to oznacza, że możemy postawić tutaj chatkę myśliwego, który będzie nam dostarczał jedzenie, na czym nam zależy, bo póki co mamy plus 5, ale tylko dlatego, że zbieracze zbierają tutaj. Natomiast profesja, taka jak farmer, czy jak łowca, zwiększają produkcyjność tego jedzenia zdecydowanie. I mamy coś takiego jeszcze jak ruiny. I ruiny są bardzo ciekawą rzeczą, bo jeżeli zdobędziemy teren z ruinami i każemy badać te ruiny naszemu zwiadowcy, to zdobędziemy dodatkowe punkty sławy oraz naukowe. A więc to wszystko jest ze sobą powiązane. I tak jak wcześniej powiedziałem, a propos zdobywania tych punktów naukowych, zobaczcie, musimy zdobyć taką parcelę z takim znaczkiem lore i to może być albo taki głaz pojedynczy, a więc runestone, i przypisać tutaj jednego cywila, który będzie zbierał te punkty, albo wręcz taki krąg w myśl nordyckiej mitologii, przy czym do jednego głazu możemy przypisać jednego cywila, do takiego kręgu dwóch cywilów i będziemy dwa razy szybciej zdobywać punkty, a więc to jest za coś. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ każdy z tych terenów, które możemy zdobyć, charakteryzuje się czymś innym. Ja na razie kliknę, żeby nam się kolonizowała ta parcela i chyba ta druga też, bo nam się przydadzą w sumie dwie. Także już będziemy rozwinięci. I co ciekawe, trzeba umiejętnie w tej grze decydować się w pierwszej kolejności, w co zainwestować, w którą stronę iść, jak tą rozgrywkę prowadzić i nigdy nie możemy dopuścić do momentu, w którym nie będzie nam brakowało jedzenia. A więc to są takie pewne rzeczy, na które musimy cały czas zwracać uwagę. Jak tu wygląda nasza sytuacja? Dobrze, zainwestujmy teraz dla przykładu ten domek naszego łowcy. Przypiszmy jednego wieśniaka, umówmy się, wikinga, który będzie nam to budował. Natomiast drugą rzeczą, jaką możemy zrobić, to możemy oprócz tej chatki myśliwego postawić jeszcze silos, który nam zwiększy o 10% jeszcze produkcję tego jedzenia na tym akurat terenie. Także to jest dobre rozwiązanie. A przy okazji wybudujemy sobie jeszcze tutaj chatkę drwala i zrobimy taki manewr, że tych dwóch drwali, którzy tutaj są, przypiszemy tam, a tą chatkę tutaj zniszczymy, dzięki czemu będziemy mieli tutaj więcej możliwości rozbudowy. Dobrze, czyli to wygląda tak, a więc dwóch możemy już przypisać. To nie będą ci dwaj. I oni sobie tu pójdą, będą zdobywać jedzenie. I tak to wygląda. Zobaczcie, to też jest w bardzo takiej prostej oprawie graficznej pokazane, bardzo przyjemnie się w to gra, ta gra nie ma jakichś strasznych bugów czy też błędów, naprawdę można się tutaj świetnie przy tym bawić. Ok, czyli on to wybudował, my bierzemy tych dwóch drwali i niech oni sobie lecą tu, a w międzyczasie, o, nie możemy jeszcze zbudować nic, ponieważ brakuje nam jeszcze drewna, a ja chcę jeszcze jeden taki budynek postawić mieszkany, co zaraz zrobię. Scout już odkrył. Idzie tutaj, dobrze. Przy czym w każdej chwili możemy być zaatakowani z sąsiedniego
terenu przez albo wilka, albo niedźwiedzia i tak dalej. I w ten sposób się rozwijamy. I jeszcze taką dobrą wskazówką jest, aby na bieżąco patrzeć na Victory Conditions, czyli po kliknięciu klawisza V pokazuje nam się nasz bieżący wynik i przeciwnika bieżący wynik, dzięki czemu możemy zobaczyć, kto w jakim danym momencie jest. Muzyka przy tym jest bardzo dobrze dobrana. Grafika prosta, urokliwa. Ta gra ma potencjał. To widać od razu i są bardzo tutaj fajne rozwiązania. Przy czym, aby jeden taki prosty mecz rozegrać i go wygrać, ja osobiście potrzebuję około 55 minut. Na małym terenie z jednym przeciwnikiem tak to wygląda. Coś za coś. Okej. Okay. My sobie zbudujemy coś takiego. Ja nie będę wam do końca pokazywał, jak ta rozgrywka wygląda, ale to jest naprawdę bardzo przemyślana gra i dopracowana. A więc, moi kochani, troszeczkę krótsza jest ta wideorecenzja, ja wiem, ale też nie chcę wam pokazywać jakichś takich tutaj ukrytych strategii, bo to, jak grać, jeszcze poczekam do zimy, żeby wam pokazać, jak wygląda zima, musicie sami opracować sobie strategię i będziecie... Później będziecie mogli ją używać do tego, żeby nie tylko wygrywać w singlu, ale również w multiplayerze, bo to jest najłatwiejszy poziom trudności, a jak wspomniałem wcześniej, w trybach multiplayer większość lobby to przede wszystkim jest poziom hard. Po zdobyciu określonej liczby punktów umiejętności tych naukowych możemy wybrać jakąś technologię. Po kolei wybierając pierwszą, będziemy mogli później zamasować punkty, zainwestować kolejne punkty w coś nowego. Czyli typowe drzewko rozwoju. I tak to wygląda, moi kochani. Także ja teraz cofnę się do menu głównego i szybciutko podsumuję całą grę, dzięki czemu będziecie wiedzieć co i jak. A więc, moi kochani, podsumowując grę Nordgard, jest to bardzo dobrze dopracowana, prosta gra ekonomiczna, prosty RTS, strategiczno-ekonomiczny, umówmy się. Dużym plusem tej gry jest fakt, że jest on utrzymany w takich klimatach nordyckich, a więc mamy do czynienia z klanami wikingów, na razie 5, ok, w porządku, ale one są w taki różnorodnie skonfigurowane, każdy ma inne plusy i minusy, każdy z tych klanów charakteryzuje się czymś innym. Tryb single player działa, jest bardzo fajnie dopracowany, można różne strategie obrać, przy czym ta rozgrywka za każdym razem jest ciekawa, jest inna i zawsze można trafić na coś nowego. Dużym plusem jest również fakt, że możemy kontrolować każdego z osadnika z osobno. I to, że najpierw przypiszemy osadnika do tego, by rąbał drewno i był drwalem, nie oznacza, że później nie będziemy mogli go przypisać do innej profesji, na przykład wcielić do wojska, czy też już będąc w wojsku, możemy go później z powrotem przydzielić, nie wiem, jako do handlarza, albo zrobić z niego farmera, cokolwiek. A więc to jest bardzo duży plus tego, tej gry, że możemy tutaj indywidualnie objąć pieczę nad każdym z naszych podopiecznych. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą jest podział na parcele. I tutaj dosyć ciekawa rzecz, ponieważ w dyskusjach i na forach są takie dwie frakcje, powiedziałbym, graczy, którzy nie chcieliby jednak, żeby to były parcele, a są tacy, którzy jednak mówią, że te parcele, czyli te tereny do kolonizowania, dzięki których możemy później się rozwijać. Ja jestem jednak zaliczam się do tej drugiej grupy. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Urozmaica rozgrywkę, ona nie jest dzięki temu taka prosta. Nie jest tak, że od razu możemy zwerbować jakąś armię i ruszyć na przeciwnika. Musimy po kolei inwestować w zdobywanie kolejnych parceli. Póki co z minusów w tej grze uważam, że brakuje jednak tego trybu single player, a więc póki co czekamy. Mam nadzieję, że, przepraszam, nie trybu single player, tylko kampanii. Mam nadzieję, że kampania będzie bardzo fajnie dopracowana, ciekawa i oprócz tego, że się pojawi, to również pojawią się jeszcze nowe klany do wyboru. No i też minusem jest, umówmy się, muzyka w tle. Póki co jest to jeden utwór w menu i dwa albo trzy utwory w rozgrywce. Zdarzają się różne bugi, ale to są takie bugi, które nie powodują jakiegoś crashu. Wam się tutaj gra nie zawiesi absolutnie ani razu, nie wywali was do systemu. Mało tego, ona bardzo niewiele waży. To jest raptem 400 MB na twardym dysku, a więc to jest bardzo duży plus. Ja oprócz tego, że gram tutaj w domu i nagrywam wam tą wideorecenzję, mogę też również w tą grę grać na swoim służbowym laptopie, który jest bardzo prosty, naprawdę. I to jest duży plus tej gry. Moi kochani,
warto. Gorąco Was zachęcam do tego, abyście wydali do te 20 euro, a nawet jeżeli nie będziecie mieć tylu pieniążków, bo taka jest aktualnie cena tej gry, to możecie znaleźć w troszeczkę niższej cenie w polskich złotych tą grę, czy też klucz do tej gry. Wystarczy, że skorzystacie z dowolnej porównywarki cenowej, a więc wróćcie się do tego materiału na samym początku, kiedy Wam mówiłem o cenach. Moi kochani, zapraszam Was też do mojej grupy Steamowej, którą utworzyłem specjalnie dla fanów gry Nordgard z Polski, a więc wejdźcie na mój profil na Steamie i tam będziecie mieć odnośnik do całej grupy. Napisałem również tam wersję taką pisaną tej recenzji, recenzję tej gry, także też będziecie mogli sobie poczytać. Naprawdę gorąco Wam polecam, to jest jeden z niewielu RTS-ów ekonomicznych, naprawdę, który przypomniał mi, czym tak naprawdę jest radość z grania w tego typu RTS-y ekonomiczne, przy czym no naprawdę nie żałuję ani jednego euro wydanego na tą grę i widać, że deweloperowi też zależy, moi kochani, żeby ta gra była jak najlepsza, bo ciągle nad nią pracuje, ciągle wydaje poprawki, pojawia się coś nowego. Moi kochani, Nanaki Silvery Moon gorąco Was pozdrawia i polecam tą grę. To mówiąc, życzę Wam serdecznie udanego dnia, udanego grania i mam nadzieję, że jak kupicie tę grę, to dołączycie do mnie i razem będziemy mogli odkrywać nowe tereny na naszym wikingowym Nordgardzie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i trzymajcie się ciepło, cześć!